Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie po raz kolejny. No i co, jak widzicie, ostatnio wiedźma była dla nas dość miła, ponieważ chciała praktycznie wszystkie itemki, które mieliśmy. Także zwolniło nam się sporo miejsca w ekwipunku, więc dzisiaj atakujemy to nieszczęsne tornado. No i będziemy starali się tak naprawdę cisnąć właśnie w tym tornadku. Zostawcie kciuka w górę na wstępie, będzie mi bardzo miło, tak naprawdę nic was to nie kosztuje. Nic tam tak naprawdę nie musicie za bardzo robić, tylko zjechać delikatnie w dół i kliknąć, także oczywiście z góry dziękuję. No i co więcej, jeszcze powinienem powiedzieć, że nagrałem ten film od razu po nagraniu filmu piątkowego, który wy widzieliście w piątek, no bo nagrałem sobie delikatnie na zapas, nie? Ten film myślę, że wleci w niedzielę, bo w weekend raczej nie będę miał znowu czasu, także będzie na zapas delikatnie jeden odcineczek, no ale okej, chyba nie ma co tutaj się zastanawiać. W portalu mamy wojownika, więc jeszcze sobie tutaj ubiorę maskę właśnie wojownika, przepraszam, w portalu mamy maga, więc sobie ubiorę maskę tego wojownika, no troszkę powiedzmy mu zbiliśmy, no to już nie jest ten etap, gdzie ten portal będzie padał po jednym, dwóch, góra, trzech dniach, tylko już teraz troszeczkę się z nimi męczymy, z tymi wszystkimi portalami. No ale okej, ubieramy maskę kota, no i co? Na wstępie coś wam tutaj pokazywać? No chyba nie ma co, wbiliśmy ostatnio 19 twierdzę, mamy tak naprawdę tydzień, bo tak jak mówię, nagrałem to w piątek do skarbów lasu, no i dobrze by było tą twierdzę 20 na skarby sobie władować. Czy mi się to uda, nie mam pojęcia, nie wiem, może być ciężko tak naprawdę, no bo już tutaj tych surowców potrzeba naprawdę sporo, no jeżeli byśmy trafili jakiegoś jackpota tutaj w kostkach, dzisiaj jeszcze nie rzucałem na przykład, czy tutaj sobie kółkiem, no wiadomo, z kółkami poleci sporo, z kostek też myślę, że sporo. Tylko najpierw sobie może jakiś level wbiję i dopiero będę to robił. No to zobaczymy, nie? Mamy tydzień, jestem dobrej myśli, powiedzmy, że może się nam udać właśnie ten 20 twierdzę wbić, więc już na skarbach lasu będziemy tak naprawdę sobie budowali salkę. Już w tym momencie możemy to zrobić i tą salkę ulepszać, no ale oczywiście czekamy na twierdzę 20, bo to jest priorytet. Dobra, tak naprawdę co? Od razu wchodzimy do tornada, mamy tu jakiegoś wojownika, no i ciśniemy, nie? Ciśniemy jak najwięcej możemy, ciśniemy, żeby wbić jak najwięcej z tego tornada expa. No level na pewno jeden dobije sobie, bo już mi tutaj niewiele brakuje. Mamy w tym momencie weekend golda, no wiadomo, że lepiej by to było zrobić po weekendzie golda, no bo tych statystyk dostaniemy więcej, no ale trudno, nie? Chcę nagrać odcinek, chcę sobie nagrać delikatnie na zapas i tak z tym tornadem jesteśmy do tyłu względem innych tam druidów, więc będziemy po prostu cisnąć. Teraz mamy jakiegoś maga, co ciekawe, jesteśmy na nim delikatnie zblokowani, no i tak, no zobaczymy, jak to tutaj z nim wyjdzie. Dzisiaj niedzielka, tak naprawdę dla was niedzielka, dla mnie piątek, tak naprawdę ostatni dzień weekendu golda, więc możecie napisać w sumie w komentarzu, ile tam golda zgarnęliście i na jakim levelu na swoich postaciach. To też jest w sumie ciekawe, też myślałem, żeby robić jakieś tam porównanie, na przykład ile golda zgarnę na swoim berserku, który tam ma prawie 440 poziom już, a na przykład ile na takim druidzie, gdzie mamy ten poziom 360, za chwilkę mam nadzieję, że drugi, na przykład takie porównanie, ale nie w weekend golda, tylko w zwykły dzień, jakbym szedł na golda, tylko to bym musiał druida dobić do 400 poziomu, nie, i dopiero na tego golda iść, takie wiecie, jakieś tam ciekawostki i tak dalej. Właśnie, w ogóle możecie mi podesłać pomysły na filmy, ostatnio pamiętamy, że był film właśnie o tym bonusie profesji, no teraz mamy znowu klikanie lochów, no ale tak naprawdę już kończą mi się pomysły, także możecie w komentarzu napisać, co waszym zdaniem dobiliśmy level swoją drogą, co waszym zdaniem mógłbym sobie, tu za 4 miliony, ale na razie niech będzie, nagrać, co was ciekawi, może jakaś, bierzcie pod uwagę, że mam berserka na tym prawie 440 poziomie, więc on tam na pewno, można powiedzieć, że to już jest taki late game. Ja bym taki late game w tym momencie, gdzie ta gra jest naprawdę szybka, zaliczał tego do około, myślę, 450 poziomu w górę, tak mniej więcej, no ale powiedzmy, że ten berserk już się tam powolutku zbliża do tego pułapu, więc możecie po prostu dać znać, czy was coś ciekawi na takiej wysokopoziomowej postaci czy coś i po prostu sobie z tego nagram. Może nie będą to filmy jakieś tam, nie wiem, 25-minutowe, 30-minutowe, ale jakieś po prostu krótsze w ramach tam jakiejś ciekawostki. No poradnika chyba już nie ma w ogóle co nagrywać, dlatego że już raczej nagrałem chyba do wszystkiego w tym momencie, co tam może was ciekawić, więc no jakby tak to wygląda. No ale jakieś, tak jak mówię, ciekawostki i tak dalej, możecie dawać znać i podsuwać pomysły. Dobra, no leci to tornado jakoś powoli. Mamy w tym momencie 616. Co prawda, no nie idzie to jakoś, powiedzmy, nie jest to szczyt marzeń, tempo w jakim to idzie. Także no wbić kolejny level, chociaż teraz troszeczkę przyspieszyliśmy, wbić kolejny level może nie być wcale tak łatwo, no ale ten 363 bym chciał, nie ukrywam, sobie dobić dzisiaj, no zobaczymy, zobaczymy, nie, jak to tam nam pójdzie w tym momencie, zaraz powiedzmy, że sobie
No jeszcze poklikamy te 53 grzybki na tego maga. Tutaj zobaczcie, że ci magowie jakoś tam nas blokują delikatnie, mimo że my tutaj jesteśmy druidem, że my tutaj w inteligencję sobie ładujemy, także w teorii ci magowie powinni być dla nas prości, no ale sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste, no ale dobra, padł i teraz mamy zwiadowcę, więc ten zwiadowca też powinien w miarę szybko paść, tutaj kwestia uników, no ale patrzcie, no już to tornado jest na takim etapie, że... O, padł w ogóle swoją drogą. To tornado jest na takim etapie, że już nawet zwiadowcy stawiają nam opór, nie? Więc no tutaj już mamy faktycznie to przyciśnięte te lochy bardzo, bardzo mocno. No na pewno broń by nam już sporo dała. Nie pamiętam, na którym levelu tam wymieniałem tą broń, no ale na pewno już nie jest pierwszej młodości, także wydaje mi się, że ta wymiana broni na pewno by coś tam nam dała. No ale generalnie po tym weekendzie Golda, nie? Po tym weekendzie Golda wydaje mi się, że faktycznie jeszcze będziemy znowu mogli coś podziałać, no bo tutaj jeszcze tych statystyk nam troszeczkę wpadnie. No ale mówię, chciałbym ten 363 level dobić, chociaż patrząc jak idzie to tornado, to wcale nie będzie takie proste. Dobra, miałem robić przerwę na 3000, a tutaj już jestem na tym etapie. Kowal nic nie chce, w sensie nic nie chce, już wszystko żeśmy oddali co mogliśmy. Także takie tańsze itemki będziemy po prostu sprzedawać, to powiedzmy, że zostawimy. Tu mamy jakiś epik, to w zasadzie też go możemy zostawić, on jest za dyszkę, więc w sumie poczekam, aż będzie wiedźmia chciał jakieś pasy. Dobra, lecimy sobie dalej, tylko tutaj jeszcze dodam troszeczkę w inteligencji i tak myślę, czy coś ja jeszcze tutaj mam do zrobienia? Wydaje mi się, że nie, jeszcze tylko zerknę, czy na pewno mam wszystko zaczarowane, tak, wszystko jest ok. Jeszcze miałem w ogóle zerknąć to swoją drogą tutaj na przykład do konopa. Konop ma 644 tornado, więc no jeszcze 24 tornada chyba nam brakuje, bo nie pamiętam w tym momencie, które ja mam. No i mamy jeszcze Rotaxa, który ma tornado 620, ok, czyli zobaczcie, my tutaj mamy które? 623, no to już prześcignęliśmy Rotaxa, jeżeli chodzi o tornado. 13 piętro też ma jedno do tyłu tutaj z tego co widzę. Całą resztę ma chyba tak samo, więc zobaczcie, no Rotax ma do nas przewagę tak naprawdę level i tak około powiedzmy 1/4, nie? Coś w tym stylu, więc no Rotax akurat ma dużą, dużą przewagę, jeżeli chodzi o tego expa. No tutaj z konopem myślę, że mniej więcej się zrównamy, jak sobie dobije to tornado, bo tutaj konop akurat wszystkie inne lochy ma tak samo jak my, tylko właśnie tego tornada ma w tym momencie 21 więcej, no ale to zobaczymy, nie? To zobaczymy. No tak naprawdę dobrze, że oni tak pocisnęli, ja też byłem dzbanem, że tak olałem tego druida, no bo w tym momencie wiadomo, jest ten level co 20 dni z kalendarza, no wiadomo, że im jakby mamy większy level w tym momencie, tym potrzebujemy tego expa więcej, co za tym idzie ten daily level nam... Daily, nie daily, tylko ten co 20 dni level daje nam tyle expa, ile nam brakuje, nie? Więc na przykład jak nam tutaj teraz brakuje 9,83 miliona, a na przykład takiemu Rotaxowi konopowi 997, no to tu akurat nie ma dużej różnicy, ale generalnie jak tam była między nami różnica tych powiedzmy 5-6 leveli, no i oni dostali ten daily, to dostali tego expa więcej, nie? Więc no po prostu tak działa to farmienie, tak działa to robienie przewagi po prostu, że z tego daily levela, daily, cały czas czemu mówię daily, nie wiem, z tego levela co 20 dni dostali po prostu tego expa więcej, no i z tego tak naprawdę najbardziej widać tą różnicę, nie? Bo myślę, że to im dało jednak sporo. No tutaj akademię mamy na 17 poziomie, więc też ta akademia jest wysoko, także już tego expa naprawdę dostajemy tutaj z niej sporo, jakby nie było, także z tym akurat nie odstajemy. No w tym momencie, ja mówię, skupiam się głównie na tej twierdzy, szkoda mi tutaj surowcy na cokolwiek innego, no bo tą twierdzę dobić na 20 to jest tak naprawdę priorytet, bo potem sobie już możemy bez stresu lecieć w salkę, dostajemy tak naprawdę maksymalne wartości z koła, maksymalne wartości z kostek, ile tylko możemy, także no ta twierdza 20 jest naprawdę bardzo ważna, żeby ją zrobić jak najszybciej. Dobra, no i mamy tutaj kolejnego wojownika, który padł, no i teraz jest zwiadowca. Zwiadowca chyba też padnie, chyba też z nim tam większych problemów być nie powinno, dokładnie. Teraz jest kto? Teraz jest mag, okej. Heraldon, no padł dosyć szybko, teraz mamy, widzę, kolejnego maga, także chyba też padnie. Padnie, mam nadzieję przynajmniej, że dość szybko. 420 levele to są, 56 tysięcy inteligencji w tym momencie. Jeszcze tutaj zaraz, jak powiedzmy będziemy mieli jakiegoś kolejnego bloka, to sobie zerknę na statystyki Rotaxa, cały czas mówię Rotaxa, konopa. W tym momencie się porównujemy do konopa, ponieważ no konop ma te lochy po prostu dalej, nie? Oni tam są równie silni powiedzmy, ale porównamy się do konopa. Zobaczymy jakie on ma statystyki, nie? No bo jeżeli ma w miarę zbliżone do nas, no to jednak wydaje mi się, że to tornado po prostu będzie do dobicia, nie? Takie samo jak on ma. No ale też nie będziemy tu chcieli przedłużać nie wiadomo jak odcinka i tak dalej, i tak dalej. Także no po prostu zobaczymy, nie? Nie ma co gadać. Dobra, no mamy tą nanorobocią papkę.
ale zobaczcie, no też Magi, ona tutaj coś niestety nam jakieś stawia opory. No tam była bliska próba, 11 milionów chyba. Także spoko, tam było 5 teraz, także no takie bliskie próby są, no ale to jednak mówię, no tutaj muszą zagrać chcąc nie chcąc właśnie jakieś mocne krytyki z naszej strony, 8 milionów znowu, także to nie jest wcale takie proste, ale dobra, padło, no i teraz mamy zwiadowcę, więc zwiadowca wydaje mi się, że też kwestia czasu i on tak samo po prostu padnie, Zgnilak swoją drogą dokładnie padł, no i teraz kolejny zwiadowca, super, padł bardzo szybko, no i mamy wojownika, 421 poziom, 629 tornado. Czyli nam jeszcze brakuje tak naprawdę 15 tornad do sępa olbrzymiego, no i czy te do sępa olbrzymiego, do konopa, kurde, jaki dzisiaj jestem zakręcony. Dobra, nieważne, na ten moment sprzedamy sobie te itemki, ten też jest dosyć tani, tutaj mamy klatę, to akurat możemy do wiedźmy, no i to powiedzmy, że takie bardziej drogie i teraz chcemy się porównać znowu z konopem, jak tutaj wyglądają statystyki. No tak, ma powiedzmy 150 więcej HP i powiedzmy około 400 więcej ma inteligencji, także no delikatnie te statystyki ma lepsze, o tutaj Rózga mu bardzo daje dużo, no ale to jest właśnie to, że on ma ten cały secik legendarny, no a nam się niestety Rózgi nie udało zdobyć, ale to nieistotne. Ile on tutaj ma? 4025, no to podstawę ma taką samą jak my. Tutaj jeżeli chodzi o wytrzymałość w sensie HP, to ma, no praktycznie statystyki mamy identyczne, nie? Z tego co widzę, więc jakby tak to wygląda w tym momencie, dobra, tu sobie jeszcze możemy dać dwa, no ale też pamiętajmy, że on to tornado jakiś czas temu pocisnął, więc on te statystyki musiał mieć mniejsze, tak więc no, myślę, że jest to do zrobienia, nie? Myślę, że jest to do zrobienia, byleby tych wojowników jakoś tam sobie pocisnąć. Dobra, w ogóle ile nam jeszcze brakuje do tutaj levela? No te 15 tornad by nam dało 6-2-3, nie? Te 15 tornad... O, jak padł szybko, zobaczcie, zrobiliśmy sobie przerwę i od razu. No ale teraz niestety kolejnego wojownika mamy. No już tak na Hama to dopchniemy, nie? Na Hama dopchniemy, już tak chciałem, obiecywałem wam od dawna, że się zrównam z nimi tymi lochami. No i zobaczcie, że powoli się to dzieje. Tak jak mówię, no te 15 tornad da nam ten 3-6-3 level, także to, co tak naprawdę chciałem osiągnąć, będę miał. Czyli tak naprawdę, no ile tam, z 200 milionów expa do konopa tracimy takiej czystej awki, więc nie ma tragedii. Powiedzmy, no ale to jest też ten plus, że my na początku sobie zrobiliśmy przewagę i on do nas tracił, potem on nas przegonił i troszeczkę sobie to nadrobił, a nawet zyskał, bo tak jak mówię, te 200 milionów około, no ale dobra, w ogóle nie wiem, czy ja dobrze liczę tak na szybko z tyłu głowy, ale wydaje mi się, że tak. Okej, no lecimy dalej, mamy tego wojownika, znowu 56 tysięcy, tym razem siły. 160 milionów HP, no tutaj musi naprawdę siąść dużo uników z naszej strony, żeby to jakoś powiedzmy działało, no ale mam nadzieję, że to się faktycznie wydarzy, mam nadzieję, że tego wojownika sobie przepchniemy, no jeszcze dosłownie 14 tornadek nam brakuje, no wydaje się niedużo, no ale zobaczcie sami, że to idzie bardzo, bardzo topornie, można by powiedzieć. No ale okej, zobaczymy jak to tam dalej będzie, nie? W ogóle tak się zastanawiam, czy my byśmy jakiegoś innego lochu nie przepchnęli, żeby tylko ten level dobić, no bo na to tornado zobaczcie, że idzie nam sporo. Tutaj jest ten mag, którego, tak jak mówię, no już na przykład Son pokonał bardzo dawno temu. No my z nim jeszcze mamy problemy, no ale skoro oni nie pokonali, to chyba my tym bardziej nie damy rady. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc jakby nie ma go raczej sensu próbować. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Atenę, ale ona i tak nam nie da praktycznie wcale expa, to nie ma sensu. Mamy Lucjusza, który no ze 125 milionów, tam jakaś próba 30-29, no on taki jest, wygląda jakby był możliwy, nie? Do ubicia, tak te pierwsze próby, więc powiedzmy, że na niego tak ze 100 grzybków do powiedzmy 2350 sobie popróbujemy. A nuż się trafi jakaś próba fajna, dzięki której po prostu go pokonamy. No ale zobaczymy, nie? On i tak nam nie da jeszcze tych 300 milionów, da nam troszkę mniej, no ale to tam jakby nieistotne. Będziemy już przynajmniej bliżej tego 363 levela. Co tak naprawdę chcemy dzisiaj wbić, nie? To jest taki nasz, powiedzmy, mini cel. No ale dobra, no na początku mieliśmy 2-3 bliskie próby, no a teraz już zobaczcie, znowu nie wygląda to jakoś super i znowu tak do około połowy mu schodzimy więcej, nam ciężko zbić. No ale zobaczymy, nie? Dajcie znać w ogóle, czy zaczęliście grać na nowym serwerze. W tym momencie jakby to oglądacie jest niedziela, więc już tak naprawdę kończy się ten największy hype na nowy serwer, czyli te po prostu 3 dni, 4 razy eventu. Także możecie dać znać, czy zaczęliście grać, jak tam wam idzie, czy macie swoją gildię, czy na przykład jesteście w czyjejś gildii. Wiem, że osoba z mojego Discorda zakładała gildię dla graczy free to play albo tam eco. Tak więc dobra, w ogóle już przeholowaliśmy. Tak więc dużo osób widziałem, że tam się do niego zgłaszało, także...
Po prostu dajcie znać, jak to tam wygląda. Tu mamy wojownika, nie ma w ogóle sensu. Dobra, tutaj chyba też nic. No okej, okay, no wchodzimy w to tornado. Myślę, że nie ma co, tylko trzeba po prostu jego jakoś przeklikać. Także tak jak mówię, no dajcie znać, czy po prostu gracie, czy olaliście totalnie ten serwer. No ja nie gram, nie gram, bo jakby nie jarają mnie takie serwerki. No z doświadczenia wiem, że te międzynarodowe serwery obecne są, można powiedzieć, takie sobie i tak naprawdę ludzie czekają, wychodzi to tak szybko, że ludzie czekają na okrągły serwer i na okrągłym serwerze jest zawsze najfajniejsza rywalizacja, najwięcej osób i tak dalej, najwięcej się dzieje po prostu. Tak więc no, te serwery, powiedzmy, od na przykład W45 do W50, czyli tam 46, 7, 8 i tak dalej, to będzie takie przeczekanie. Jeżeli ktoś chce iść w topkę, to jest dla niego dobry serwer, dlatego że na pewno nie będzie tam jakoś bardzo dużo, bardzo mocno grzybiących graczy, więc będzie po prostu prościej w tą topkę iść na takim serwerze. Sorki. No ale tak jak mówię, no ja być może, jest taki plan, tam gdzieś z tyłu głowy mam, bo bardzo dużo osób mnie prosiło o maga już od dawna tak naprawdę i bardzo dużo osób chce tego maga zobaczyć. No i jest taki plan gdzieś tam z tyłu głowy, żeby właśnie na W50, czyli jeszcze trochę czasu do tego mamy, no jeszcze tak naprawdę 3 serwery muszą być, zanim to pójdzie. No ale generalnie na to W50 tego maga wydaje mi się, że sobie pójdziemy, nie? Tym magiem na W50 i zobaczymy, co tam nam się uda. Oczywiście standardowo, no moja taka main postać jakby to jest wojownik na W40, nie zamierzam z niego rezygnować, ale właśnie tak jak mówię, myślę, że mag jest zbyt fajną klasą, żeby go marnować na serwery polskie, więc jeżeli taki by wychodził jakoś tam w ciągu tego roku, jeszcze przed W50, to raczej na nim nie będę grał magiem, bo już, no tak jak wspomniałem, no nie ma to sensu, bo po prostu serwery polskie są średnie i taką fajną klasę jak mag, szkoda na nie marnować, tak jak mówię, więc być może na tym właśnie W50 sobie właśnie magiem byśmy pocisnęli. Myślę, że będzie wam się to fajnie oglądać, nie? Tak dużo osób mnie prosi o tego maga, no ale to jeszcze dużo czasu, jeszcze nie ma co w ogóle spekulować, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może akurat jak będzie wychodził W50, to w ogóle nie będę miał czasu na grę za bardzo i nie będę przez to zaczynał, bo ja tak nie lubię zaczynać na pół gwizdka, tylko jak już startuję na jakimś serwerze, no to staram się na nim grać i cisnąć, nie? Dobra, no wiecie co, no ten Don Quixote wygląda tak, jakby wcale nie miał paść. Mamy już 17 minut te nagrania. Powiedzmy jeszcze na niego zużyjemy 200 grzybków do 1850. Jedna tam była bardzo bliska próba, tak naprawdę chyba jednego uniku zabrakło, no ale trudno. No jeżeli on nie padnie w te 200 grzybów, no to kończymy. Nie ma co, myślę, tak cisnąć na hama. Tylko że właśnie no chciałbym ten level dobić, nie? Okej, okay, padł, super. To jest właśnie ten problem, że chciałbym ten level dobić. Dobra, mamy teraz maga. No ciśniemy. Jeszcze dosłownie 13 tornadek nam zostało. Niestety problem jest taki, że na styk musimy zrobić te wszystkie tornada, żeby chyba ten level wbić. Więc no tak jak mówię, to będzie takie bardzo na pograniczu. No ale dobra, no próbujemy. Dzisiaj już mam zrobioną mawkę i tak dalej, więc jakby już z tego nic nie wycisnę. No zobaczymy, nie? Dobra, teraz mamy maga, więc ten mag chyba powinien paść jakoś tam prędzej czy później. Przynajmniej mam taką, powiedzmy, nadzieję delikatną. Okej, okay, no tam była bardzo bliska próba, 1,5 miliona, no ale w tym momencie nie ma za bardzo, no 7 milionów. No kurde, ci magowie, zobaczcie, no ciężcy są. Generalnie na tym poziomie każdy jest ciężki, bo jednak to tornado klikamy jak szaleni. Dobra, no jeden mag padł, mamy kolejnego, który jest do niego bardzo podobny, jeżeli chodzi o statystyki, o wszystko, więc on teoretycznie też powinien paść, jakby nie było, no ale to jeszcze sobie zobaczymy. No klikamy. Mamy jeszcze 12 tornad do pokonania. Właśnie problem jest taki, że... O, tam milion był. Problem jest taki, że to wygląda, jakby to były jakieś niesamowicie mocne bloki, a to są po prostu nasi normalni przeciwnicy w tornadzie na ten moment. Tylko są po prostu bardzo, dobra, padł bardzo, ale to bardzo mocni. Co za tym idzie, no właśnie z nimi jest taki problem, że ciężko ich przeklikać, nie? Ciężko ich przeklikać, zawsze wiemy, jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę, że magowie w lochach to jest, magowie w tornadzie to jest spacerek. No a tutaj sami zobaczcie, jak to wygląda, ale patrzcie, mamy dużą serię magów, mamy duży, tam jakiś zwiadowca był po drodze, więc generalnie no wygląda to, można powiedzieć, dość obiecująco. Ten szczerbun też tutaj nie jest jakiś mocny, bo za chwilę jakaś bliska próba, także wydaje mi się, że też go prędzej czy później trachniemy. Ile nam jeszcze brakuje? No brakuje nam tak naprawdę 200, powiedzmy 20 milionów mniej więcej tego expa, żeby ten level dobić, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. No już przekroczyliśmy limit, ale już wiele lochów od tamtej pory zrobiliśmy, wiele tornad, tak więc tak to wygląda.
No tak jak mówię, przeważnie tutaj magowie w tych lochach to jest po prostu w tym tornadzie. W tym tornadzie magowie to jest spacerek, no a tutaj już zobaczcie jaki to jest wysoki poziom. Jak my tutaj w ogóle mamy narzucone tempo od Konopa, od Rotaxa, że aż tak ciśniemy w tym tornadzie. No ale dobra, no zobaczymy. No mamy tego maga, pamiętamy, była próba milion, była próba chyba z 5 milionów, no a teraz coś nie chce nam paść, także okej, zróbmy sobie małą przerwę, to możemy oddać do sprzedaży, to możemy oddać, damy sobie jeden punkcik tutaj w inteligencję, no i lecimy dalej, no jeszcze dosłownie 9 tornadek powinno nam paść, no i myślę, że może jest jakaś szansa, żeby to zrobić. No jest to bardzo nieopłacalne, co ja w tym momencie robię, no bo ten level nie da nam nie wiadomo ile, no ale generalnie no chcielibyśmy dobić w końcu do tych lochów, które są tak naprawdę najlepszymi lochami na serwerze w tym momencie, czyli do tych lochów Konopa, bo on w tym momencie ma najbardziej te lochy dociśnięte, tak mi się przynajmniej wydaje. No ciężko, żeby ktokolwiek miał je dalej, no ale okej, lecimy. No kurde, ten szczerbut nie chce nam odpuścić, nie? No on tutaj ma, tak jak mówię, no statystyki bardzo zbliżone do poprzednich magów i tak dalej, także on pewnie padnie, no tylko pytanie, ile my tutaj grzybów będziemy musieli na niego wydać, żeby on w ogóle padł. No już wydaliśmy bardzo dużo, miałem chyba ponad 3000 na początku odcinka, no ale czego się nie robi dla kolejnego levela, który nie wygląda, jakbyśmy go mieli wbić, no ale dobra. Okej, no powiedzmy jeszcze do 1500 na niego, ustalmy sobie taki limit, no i będę musiał pomyśleć, czy nie wejść może do tej szkoły magii, żeby tego Lucjusza ubić, bo on w tym momencie chyba by mi dał level, tak mi się przynajmniej wydaje, pewności nie mam co prawda, no ale zobaczymy. No bo jednak szkoda by było teraz przestać, nie? Wbiliśmy ten prawie 463, no i szkoda by było, tak jak mówię, sobie teraz odpuścić, no ale zobaczymy. Wiecie co? Może sobie założymy, skoro i tak klikamy tego maga, maskę wojownika. Może sobie na tej masce wojownika popróbujemy go przycisnąć, bo ostatnio jakiś czas temu na tym druidzie pamiętamy, że jak założyliśmy sobie maskę wojownika, to tam jakiś mag w tornadzie padł dość szybko, więc i tak już na niego tutaj na masce zwiadowcy sporo wydaliśmy, także teraz sobie możemy popróbować na tą maskę wojownika. Wiemy, że wojownik na pewno jak jakiegoś tam kryta mocnego machnie z wysokiego rozrzutu, to jest na co popatrzeć, jakby nie było. Dodatkowo tego HP ma więcej, więc tam jest szansa, że po prostu ustoi jednego albo dwa hit więcej, no ale dobra, zobaczymy jak to faktycznie będzie wyglądać. Okej, no 15 milionów, no na początku wyglądało to lepiej, ale teraz chyba wygląda bardzo podobnie albo nawet tak samo, jeżeli chodzi tutaj o tego maga nieszczęsnego, no ale dobra, no próbujemy jeszcze, powiedzmy, jeszcze ze 100 grzybków na tej masce, jeżeli nie padnie, no to zamieniamy się z powrotem w maskę zwiadowcy. 8 milionów, tam było 9. No lipa, nie? Że nas taki maguś nas zablokuje. Nie spodziewałbym się tego. Myślałem, że na jakimś wojowniku się blokniemy, a tutaj no sami zobaczcie. No ale prawda jest taka, że no jesteśmy praktycznie zwiadowcą, więc jednak no ci magowie są dla nas największym problemem. Tam było niecałe 3 miliony. Też kurde, no dosłownie delikatnie mocniejsze hitki jakby wpadły w tej walce, no i też udałoby się go pokonać. No ale dobra. Tak jak mówię, no jeszcze do tego 1400 grzybków, no i zmieniamy tą maskę, no liczę tak z tyłu głowy, że on gdzieś tam padnie, bo być może będę tam potem jakiś zwiadowca i tak dalej, no i wiadomo, już się delikatnie ten woreczek z tymi przeciwnikami rozwiąże, no ale zobaczcie, że no ciężko jest, bardzo jest ciężko, chcąc nie chcąc, jakby nie było, no to ubić go nie możemy. Dobra, mamy teraz 1400, ok, no zmieniamy na tą maskę zwiadowcy, no i dobra, ciśniemy sobie tutaj dalej, zobaczymy, czy dalej będziemy w stanie coś zrobić. No tam było 14 milionów, 16 milionów, no już bywa, o, udało się, dobra, kurde, tyle, teraz mamy zwiadowcę, super, tyle grzybów poszło, kogo my teraz mamy, znowu mag, no ale dobra, tyle grzybów poszło na masę wojownika, tutaj zmiana na zwiadowcę i od razu po kilku grzybkach padł, no ale tak to wygląda, nie? Zresztą już na masce zwiadowcy wcześniej też dużo grzybów na niego poszło, no i nie udało się go pokonać. Okej, no ta jest znowu delikatnie mocniejszym magiem aniżeli wcześniej była, no ale dobra, no ile nam jeszcze tutaj potrzeba? Potrzeba nam tak naprawdę no ile? No 100, powiedzmy 60, 160 milionów expa, nie? Mniej więcej, czyli powiedzmy 6 tornad chyba jeszcze musimy ubić. Tak na to wygląda, no i będziemy wtedy mieli level, no ale dobra, no zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No nie wiem, czy nam się uda, nie? Nie wiem, czy nam się uda, bo tutaj zobaczcie, no grzybki nam się powoli kończą. Ja jeszcze muszę sobie tutaj troszkę zostawić na później. Dobra, udało się pokonać. No i okej, teraz mamy wojownika. No ten wojownik to tutaj już jest kwestia uników. To nie jest takie, że to jest niemożliwe do zrobienia.
No ale zobaczymy, no tam jakaś znowu bliska próba, znowu jakaś bliższa powiedzmy, no ale okej, okay, no zobaczymy jak to pójdzie z tym wojownikiem. No tutaj jestem akurat bardziej pozytywnie nastawiony, tylko że wojownik to jest znowu taki powiedzmy czołg, że naprawdę tych uników musimy zrobić dużo, co za tym idzie, no wydaje mi się, że może to być nawet cięższe aniżeli ta walka z tymi magami, no ale dobra, no zobaczymy. Jak to pójdzie, jeszcze tutaj w międzyczasie sobie mogę sprzedać klatę na przykład, zawsze to mi dwie statystyki dojdą, pierścioneczek sobie zostawiam, no i dobra, wchodzimy dalej i ciśniemy, okej, wojownik padł, kurde, coś z tym jest, że wychodzenie z tego tornada i do niego wracanie, to coś faktycznie daje i coś pomaga, nie? Dobra, no mamy kolejnego wojownika, 639 tornado. Troszkę go tu poklikamy, no a później sobie znowu może zrobimy ten nasz trik, że wyjdziemy i wejdziemy. Już nie pierwszy odcinek, na którym coś takiego działa, że robimy sobie przerwę, wracamy kilka grzybków i ono pada. Oczywiście wiadomo, że to przypadek, ale można wierzyć w takie cuda. Dobra, lecimy dalej, 164 miliony HP. No jeżeli chodzi tutaj o HP, o statystyki i tak dalej, no to bardzo zbliżony ten wojownik do poprzedniego. Zresztą no tutaj każdy będzie na ten moment zbliżony do siebie. No ale dobra, no zobaczymy jak to nam pójdzie. No mamy 639 to tornado nieszczęsne, czyli jeszcze nam brakuje 4, żeby wbić level. Także no z jednej strony niedużo, z jednej strony dużo, patrząc na to jak to nam idzie. No ostatni raz chyba robię taki odcinek, nie? Ostatni raz robię taki bezmyślny odcinek głupi, gdzie po prostu za wszelką cenę chcę ten level dobić, bo no jest to bez sensu, nie? Zobaczcie ile grzybów wydaliśmy, totalnie bez sensu, żeby tylko dobić ten jeden numerek w levelu, który nam tak naprawdę nic nie da, no ale dobra, no nieistotne. Próbujemy sobie dalej, no zobaczcie, że w ogóle nie chce nam tutaj niestety paść. 37 milionów tam było, no jakoś to wygląda, nie, no to jest wojownik, no tutaj mówię, że musi nam siąść jakaś próba, żeby było tych uników dużo, no i faktycznie myślę, że będziemy mogli dalej pocisnąć, no ale dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie, mamy 1050 grzybów, w tym momencie tak, no co my tu możemy zrobić, no za dużo nie możemy zrobić tak naprawdę, o, mamy klatę za 10 milionów, więc jak najbardziej możemy ją oddać, zrobimy sobie to w ten sposób, dobra, no kolejne jakieś tam statystyki, powiedzmy zawsze troszeczkę do przodu, no i co my chcemy teraz, czy my chcemy do tego tornada wrócić, czy może tego Lucjusza nieszczęsnego troszeczkę tutaj pomęczyć, powiedzmy ze 100 grzybków na niego, no ten luz już by nam dał level, nie? Dlatego ja tutaj wolę na niego sobie powydawać, bo on tak jako jedyny chyba z tych lochów wygląda jakby był w miarę możliwy, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale w tym momencie chyba jest z tym problem. Ile już mamy? 27 minutę, znowu będzie odcinek bardzo długi, no ale trudno, tak to niestety już jest na tym druidzie, no on chyba nie chce nam paść, nie? On chyba nie chce nam paść, jakby nie było, no ja tutaj muszę ile, no z 300 grzybów 200 może sobie zostać, żeby tam mieć na ławkę i tak dalej, na te codzienne czynności na ten weekend. No ale zobaczymy jak to dalej pójdzie, czy my faktycznie ten level dobijemy. No już tyle wydałem na ten level, że głupio by go było teraz nie dobić, nie? Ale no nie wiem, no nie wygląda to jakoś bardzo, bardzo powiedzmy obiecująco. Dobra, no jeszcze jeden grzybek, cyk. Dobra, no wracamy na tego wojownika, no i ciśniemy go, nie? Ciśniemy, chcemy tutaj po prostu wbić ten nieszczęsny level. Pani Ozimina, okej, okay, 423 poziom. No widzicie, no i ten level delikatnie tutaj rośnie. Na początku mieliśmy 420 levele plus minus, teraz mamy 423. Te statystyki też im tak powiedzmy delikatnie rosną. Nie jest to tam jakoś nie wiadomo jak dużo, no ale coś tam im rośnie powiedzmy. No dobra, no próbujemy kurde tego wojownika. No bardzo bym się ucieszył jakby teraz po tym wojowniku było 3 zwiadowców. Bardzo by mi było miło, raczej nie będzie to możliwe, żeby to się stało. Ale też zobaczcie, że nam tutaj powoli będą się grzyby kończyć, nie? I tutaj dobrze by było chociaż 2-3 pokonać szybko w miarę, żeby jeszcze tych grzybów nam pozostawało, żeby tego ostatniego w razie docisnąć, żeby po prostu ten level dobić, no ale nie wiem jak to nam faktycznie wyjdzie. No kurde, męczące to jest, nie? Nie powiem, męczące to jest takie gonienie za levelem, no ale okej, no chcieliśmy tutaj wam pokazać na odcinku, że dogonimy w tych lochach, no to staram się to zrobić, chociaż wcale to nie jest takie proste. I teraz mnie zastanawia, bo konop, tak jak mówię, no mniej więcej na podobnych statystykach te lochy cisnął, na tym to tornado cisnął i teraz zobaczcie, ile musiał grzybów na to wydać, żeby to faktycznie przepychać powoli do przodu. No wow, nie? Dla mnie to jest wow, no ale okej, no tam jakaś bliska próba.
ale zresztą nie pierwsza i zapewne nie ostatnia. Niestety nam tutaj nic takie bliskie próby nie dają. No tak jak mówię, niestety po prostu. Wehikuł bym odebrał, nie? Bo z wehikułu bym dostał level, ale mi szkoda. Tego wehikułu już chcę odkładać, żeby po prostu na tym 393 levelu sobie odebrać praktycznie maksa, bo tak naprawdę wtedy mi da najwięcej. No a w tym momencie takie marnowanie po trochu, na którejś postaci tak robiłem, nie wiem czy nie na łowcy, że tak co chwilę jakoś tam dobijałem level tym wehikułem i tak dalej i koniec końców na tym 393 levelu nie miałem go wcale zapełnionego, tak więc no chyba to było na łowcy, nie pamiętam w tym momencie, ale tak mi coś świta, więc właśnie nie jest to wcale najmądrzejsze posunięcie. No ale dobra, no ciśniemy dalej. No kurde, ta pani Ozimina, nie mówcie, że ona nas zablokuje. No to jest wojownik, nie? No zróbmy trochę tych uników. Jesteśmy w końcu zwiadowcą, no i on powinien nam tutaj paść i powinien pójść dalej. No ale trudno, nie? To co się dzieje na tym odcinku z druida, to już chyba będzie ostatni odcinek z druida na naprawdę długi czas, bo ostatnio was męczę tym druidem, ostatnio też dużo na nim robimy, no i zobaczcie jak to wygląda, że nawet jedno tornado za już chyba nie wiem 500 grzybów nam nie chce paść, także wszystko jest dociśnięte po prostu na maksa, można by powiedzieć, no ale okej, nie? Powiedzmy, że jakoś to wygląda. No czemu chcę ten level dobić? No chcę już tego golda dostać z tej jawki tyle samo co tam koledzy, żeby tutaj już praktycznie wcale i expa zresztą też, żeby już praktycznie wcale tej straty nie mieć. No ale nie wygląda to wcale jakoś powiedzmy bardzo, ale to bardzo obiecująco. 21 milionów, tam było 50 milionów. No jest tragedia, nie? Jest tragedia, bo już tutaj masę grzybów na niego wydaliśmy, a on no w ogóle nam nie chce paść, nie? No ale dobra, no tak jak mówiłem, do około 300-200 powiedzmy i jeżeli nie padnie, to po prostu kończymy odcinek i godzimy się ze stratą. No jutro chyba zawki ten 363 wleci, no ale nie jest to coś, co ja chciałem osiągnąć na dzisiejszym odcinku, ale te 4 tornadka, no możecie dać kciuka w górę, nie? Możecie dać kciuka w górę za to, że tak bardzo się tutaj męczymy, żeby tymi lochami dorównać i tak bardzo faktycznie, no męczy to, nie? Bo jednak zobaczcie, że my tutaj w ogóle, no nie wygląda jakbyśmy mieli podjazd, nie? Nie wygląda jakbyśmy mieli podjazd w ogóle do niego, ale ja wiem, że może siąść próba, gdzie zrobimy tych uników z 20 i ja wiem, że faktycznie może siąść taka próba, gdzie go po prostu pokonamy, co nie wydaje się jakoś bardzo realistyczne, tak jak mówię w tym momencie, no ale dobra, no. Tak więc tak jak mówię, napiszcie jak tam na tym W46, czy gracie, czy nie gracie, czy tam sobie grzybicie, czy nie grzybicie, czy gracie bardziej for fun, free to play, no zobaczymy jak to faktycznie wygląda z tymi nowymi serwerami, no już sporo nie było nowego serwera jakby nie było, no bo to jest, nie pamiętam chyba kiedy wychodził, jakoś w listopadzie chyba wychodził W45, nie, także już jakoś około 2 miesiące minęły, także sporo, niecałe 8 milionów HP w ogóle, warto zaznaczyć, że chyba jeden unik i jakiś cios i byśmy go już pokonali, no ale dobra. Wiecie co, dobijam do 400 i chyba kończymy, no bo nie ma to sensu, no. Nawet jeżeli jego pokonamy, co może się faktycznie zdarzyć, no to potem jeżeli będziemy mieli jakiegoś kolejnego wojownika, no to znowu będzie z nim tak duża męczarnia, więc wydaje mi się, że po prostu nie ma to sensu. No pierwszy i ostatni tego typu odcinek, no bo nie, no za dużo grzybów na to poszło, za dużo poszło wszystkiego, nie ma w ogóle to totalnie sensu. Okej, 3, 2, 1, no i dobra, koniec. Ja wam dziękuję za odcinek. Dziękuję wam za uwagę, no męczące, nie męczące, ostatnim, tak jak mówię, taki odcinek, nie będziemy już czegoś takiego robić, w tym momencie już tego druida na razie sobie odpuszczamy, jeżeli chodzi o te lochy, jeżeli chodzi o to wszystko, no prawie się z nimi zrównaliśmy levelem, więc jakby wygląda to w miarę powiedzmy git. Ja wam dziękuję wam za odcinek, dziękuję wam za uwagę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu i w opisie, wbijajcie na... zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, już na nic innego nie musicie wbijać. I tyle, tak myślę, czy wam tutaj wszystko pokazałem, to co chciałem, ale wydaje mi się, że tak. No levela nie dobiliśmy, trudno. Tak naprawdę, no co, no dobra, kliknę to. Jeszcze nie dobiliśmy levela, o nie, brakuje nam tak naprawdę to jedno tornado, dobra, kliknę. No mamy ten 363, okej, zmarnowałem tej awanturniczości, wy tak nie róbcie, nie? Ale nie będziemy się tutaj na tym druidzie aż tak spinać, także mamy ten 363 level, możemy sobie w tym momencie chociażby już kółeczkiem zakręcić, będzie to już z głowy po prostu. My tu mamy jakieś tanie rzeczy, więc okej, niech będzie w ten sposób. Tutaj sobie możemy jeszcze dodać troszeczkę golda, mamy 20,5 tysiąca inteligencji. No i mamy tylko niecałe 80 awanturniczości w wehikule. No głupota z mojej strony, ale już chyba pół godziny odcinka mi nie służy. No ale level dobity, także git. Zobaczmy jak tutaj, jeżeli chodzi o te nasze...
o te tutaj nasze surowce, no troszkę nam ich wzrosło, nie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać przez następny tydzień. Dobra, nie męczę was już, dziękuję wam za odcinek, za uwagę, trzymajcie się i cześć!